dzisiaj opowiem wam, jak dziadek zareagował na to, że chce mieć 1500 pet shopów, tak jak LPS Hanna i LPS Honey, albo 200 jak Pudding LPS, ale to jest niemożliwe, bo poza tym Pudding LPS już nie istnieje. A Zafira dalej nagrywa, ale nie wiem ile ona ma pet shopów. A dziadek powiedział, skończ na 10 pet shopach. A ja nie skończę na 10 pet shopach, bo będę miała taką kolekcję jak LPS Hanna. Dlaczego? Zaraz wam pokażę. Teraz idziemy do komputera i wam pokażę LPS Hanna. I wcale nie kradnę praw autorskich, tylko wam pokażę. O, tutaj wpisałam sobie Hamleys, bo tam pojadę i sobie kupię hall w Londynie z LPS-ami. Teraz sobie wpiszę. Patrzcie, jak wpisuję. LPS-y zazwyczaj wpisują na żywym komputerze, na zabawkowym, co ja mówię. Pokażę wam kolekcję LPS Hanny. Widzicie? LPS Hanna Collection. Zobaczcie, 1500+. Czyli ona ma więcej niż 1500. Zobaczcie, jaki super film. O nie, niski poziom baterii. No ale zobaczcie. Tutaj ma łóżko, a tu cały pokój LPS-ów. A dziadziuś mi powiedział, że tylko mam 10 LPS-ów. A kto ma 10 LPS-ów? Pokażę wam. Zobaczcie, ta dziewczynka od Adama Andrzejczyka ma tylko 5 lalek EG. Powinna mieć 100, bo tak jej na pewno dziadziuś i matka Grażyna kazali. Witajcie, dzisiaj pokażę moją i mojej siostry ciotecznej kolekcję lalek Equesty Games. Znaczy stryjecznej, dobra. Pierwszą lalką to jest lalka mojej siostry stryjecznej. Dobrze, że masz chociaż 10 tych lalek. Żartuję, powinnaś mieć 1200. TikTokie, youtuberki MH. A nie powinna się słuchać twojego dziadka, który mówi, nie żyjemy w Ameryce. Koniec.